Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. No i tutaj dozwiedzałem to miejsce do końca, lecz nic ciekawego nie znalazłem, więc możemy ruszać dalej z naszym magiem Avernusem, żeby odczynić na nim to miejsce z wyników jego grzechów. Pozbierajmy jeszcze te dość cenne przedmioty, które zostawiłem wcześniej, nie mam pojęcia dlaczego, i wyruszmy dalej. Musimy działać szybko! Demony już rozszarpują wrota swymi pazurami! Zasłona musi zostać zamknięta. Zgadzam się, towarzyszu. W pełni się zgadzam. Najdziwne, że wczytywanie mi gry nie wywaliło, jak to zwykle bywało podczas wcześniejszych lokacji. No cóż, lokacje najwidoczniej z DLC-ków, czyli nie z podstawowej wersji gry, że tak powiem, szczytują się i mianują się innymi prawami. No cóż, możemy rozpoczynać. Odsłonię kręgi przyzywania, które tak dawno temu namalowałem. Mogą się pojawić fale duchów i demonów. Pozbądź się ich. Czyli survival. Zaczynam. Najpierw muszę przyzwać magiczne energie. Czuję je. Nadciągają. Nadciągają. Okej, w takim razie gdzie się pojawią? To nie na sprzodzie, no oczywiście. Nie zdążyłem dokończyć zdania, już się pojawiły. Dobra, włącz, uruchom szał, Dumbledore. Pokaż, że szał jak najbardziej jest, a nie, że szału nie ma. I jedziemy z tymi małymi duszkami. Uderzenie umysłu. Tutaj proszę, pełen fokus na naszych... tych panów. Proszę bardzo, 14 świadczenia. Są już słabe te duszki, no, ale to jest pierwsza fala, więc no tak musi być, taka to jest tylko i wyłącznie rozgrzewka. Chociaż nawet Alistair już stracił jakąś część punktów zdrowia, więc może wcale aż takie słabe to one nie są. O, już się kolejne pojawiły, tym razem większe cienie. W takim razie może pozbądźmy się ich dość zespołowo, a propos wszyscy rzućmy się na jednego. Jak powiem, czterech na jednego to będzie banda łysego, ale... lepiej mieć bandę łysego z pewnego portalu społecznościowego, aniżeli przegrać walkę. Dobra, większy cień tutaj się do naszej Leylany dorwał. Leylana nie jest zbyt wytrzymałą postacią, więc to nie jest jakaś dobra sprawa. W ogóle Morrigan, skoro masz już opanowany stożek zima, to miałeś go użyć, ale mana ci się skończyła, świetnie. Czy ja mam jakąś miksturę z Lyrium? Mam jedną. Czy ja chcę jej używać w takim razie? A raczej nie. Dobra, Dodge, w takim razie ty pomóż Morrigan z tym większym cieniem. Chociaż czy jest w ogóle sens? Nie, zabijcie tego póki czas. Morrigan tam na jego berwie za 23 obrażeń to nic tam jej nie zrobi, gdyż ma to wyssanie. Wyssanie? A, bum. Dzięki temu przynajmniej walka poszła bardzo gładko. Ojojoj, popielne upiory te już mamy. Mają niby imiona nie na biało, ale z tego co ja pamiętam z mojej dawniejszej gry w tą oto grę, to pomniejsze, czyli popielne upiory to są nań bestie, które bardziej na żółte imię by zasługiwały. I tutaj muszę sobie wyłączyć te durne używanie umiejętności, bo przez nie mój Dumbledore doda ci energię i szał mu się uruchamia. Będę chciał w ogóle te AI im troszeczkę pozmieniać. Dobra, teraz jak to jest zrobione? Ten już zginął. Wow, Dumbledore plus Morrigan, najpotężniejsza kombinacja na świecie. To w takim razie teraz Dumbledore wraz z Piesełem. Piesełem użyje w ogóle przerwego stuna. Zajmują się tym waćpańskim demonem, który to niechaj naszą Morrigan i pół naszego zespołu podjarał. A reszta niechaj zajmie się pomniejszym tutaj demonem szału. Dobra. Przydałoby się troszkę poleczyć, bo nasze zdrowie jest już fatalne. Dlatego, że tą walkę jakoś nie idealnie rozgrywam, a może dlatego, że po prostu ten ogniste słupy jednak zadają koszerne obrażenia. Co to znaczy słowo koszerne? Nie wiem, czy w ogóle pasowało to słowo. Nań prozy używam, a głupoty piernicze. Co się po tych ostatnich odcinkach King's Bounty jakoś tak wzięło na taką dziwną, epicką pseudogadkę. O, demon pożądania! Zobaczmy, jak się z bliska żeś prezentuje. Nie powiedziałbym, że jakoś ładnie, ale przynajmniej ciało ma na nią formowane. Niczym jakaś wojownicza dziewoja. Dobra, mój piesełku, zaszarżuj w tego demona. O, Morrigan, tutaj to może jakoś tak odłóż troszeczkę tego zdrowia. To samo pozostali bohaterowie. Dobra, to jest jakiś mag, więc Alistair z chęcią się przytuli. Powiedz może niekoniecznie z tego powodu, ale
Na pewno najchętniej się do niej zbliży. To jest w ogóle przeciwnik klasy boss, więc trzeba będzie troszeczkę uważać, więc jeszcze zdegraduje do poziomu ameby w ciągu paru chwil. Moriga nie ma praktycznie many, więc jest mały taki problem. Ale jej jakoś tam sobie radzi, tak samo reszta bohaterów. Ojojoj, Alistaira w ciągu paru sekund zdegradowała do tego poziomu? O, jak mówiłem, parę sekund do ameby. Alistair, obudź się! I użyj okładu, mój towarzyszu najdrogi. Ty zaś demonico pożądania... umierasz. Mam nadzieję, że nie wybuchnie się jakoś. Na szczęście nie wybuchła. Ale zostawisz mi nań 3,5 suwerena! Ła! To jest seryjnie fortuna, odzyska tą fazę gry. To jest fortuna dla nas. 3,5 suwerena? Jak my w sumie mamy niecałe 8? Z tym licząc? Nieźle. Już po wszystkim. Zasłona jest teraz mocna. A przynajmniej mocniejsza niż wcześniej. Mówiłem, że poddam się osądowi. I tak się stanie. Czy mogę teraz w spokoju prowadzić swoje eksperymenty? Powiem wam ściśle, tak. Jeżeli ja miałbym wybierać, zabiłbym go. Bo... no to co on zrobił, to już jest niewybaczalne. Zresztą dużo tego życia mu już nie pozostało, nawet jeżeli je przydurał za pomocą magii. A jej wyniki jego eksperymentów... wątpię, żeby nam coś ciekawszego już zaoferowały, z uwagi na pozostałe mu czas. A jeżeli mam wybierać opłacalnie zaś, zabiję go. Czyli wiele się nie zmieni, ponieważ jeżeli go zabijemy, dostaniemy jego zbroję, czyli w sumie bardziej szatę. I dodatkowo także, jak powiedziałem, jego eksperymenty już nie będą miały żadnych wyników, z tego co ja wiem przynajmniej. Nieważne, czy jakiś dodatek przyniesiemy, czy coś. No może w dwójce jakiś tam efekt był z tego, że go tutaj zostawimy, ale ściśle wątpię, bo to jest jednak content z DLC-ka, z dodatku takiej o niższej klasy, więc... gini. Za swoje zbrodnie pewną karą może być śmierć. Avernusie, posunąłeś się za daleko. Magia krwi jest zakazana, niezależnie od tego, czy jesteś strażnikiem, czy nie. Niech i tak będzie. No tego przyznam, iż na koniec skruchę okazał, więc tak troszeczkę no... Udało ci się, strażniku. Szczyt wojownika znów jest bezpieczny. Dobrze, że zająłeś się Avernusem. Mag krwi. I to w szarej straży. Zwykli ludzie nie powinni się o tym dowiedzieć. Niektórzy nadal nie darzą strażników zaufaniem, mimo że mamy plagę. Wariaci. Nie udało się znaleźć dowodów, które pomogłyby przywrócić dobre imię mojej rodzinie. No cóż, smutno. Naprawdę mi smutno, towarzyszu. A jednakowoż, jeżeli chodzi o Avernusa, także mi smutno, bo Avernus, chociaż był taki bardzo zły, tak jak powiedziałem, miał sobie troszeczkę dobra i koniec końców jakoś tak... No kurczę, no widać może ma skruchę, ale... no jednak nie. Jestem pewien, jakie potem jego eksperymenty miałyby niby mieć efekty, więc nie, niech jej zdycha. Nie, moja postać nie jest dobrą, jak zresztą dobrze wiecie, ale... no i należało się skurczysynowi. Mimo tego, że nie tylko, że jest magiem krwi oczywiście, tylko za to, jak on to wszystko tutaj zrobił. Za to, co zrobił i tak dalej. Bo magów krwi z chęcią tutaj przyjmę, gdyż no, mam w nosie to, jakąś to opinię oni mają. Szara straż musi pozbyć się plagi za wszelką cenę, jak powiedziałem. W przyszłości znajdziesz odkupienia, szukaj go w przyszłości. Tak długo myślałem tylko o przeszłości. Tak długo szukałem odpowiedzi. Ale myślę, że lepiej by było, gdybym został w domu. Dość już tego, bo zaczynam się gubić. Masz teraz do swojej dyspozycji całą fortecę. A ja powinienem chyba wrócić do swego fachu. Szczyt wojownika wydaje się być strasznie pusty. To prawda. Może jednak z czasem się zaludni. W końcu jesteś w trakcie gromadzenia armii. Taka forteca może ci się przydać. Dokąd się udasz? Być może szczyt stanie się moją bazą. Tylu wokół bandytów. Ale żaden nie odważył się tu zajrzeć. Dobre miejsce na składowanie towarów.
Ty oczywiście możesz u mnie liczyć na pokaźny rabat. Wygląda na to, że już tutaj skończyliśmy. Inwazja demonów została powstrzymana, a baza strażników jest bezpieczna. Dobrze się sprawiliśmy. Z taką krwią na twarzy. Alistair, najlepsza postać w grze. No i oto właśnie szata Avernusa. Szata, która jest bardzo dobra, bo 3 do siły woli, 3 do pancerza, jeszcze dodatkowo wzmacnia magię krwi. I pamiętajcie, że to jest do pancerza, nie do obrony, więc jest to szata genialna. Nie, ci trzeba. No tak, to nie była szata Avernusa, będziesz... A, masz się szata Avernusa, więc w sumie póki co to jest lepszy pomysł, niż żebyś nosiła tamtą. O, ona zasłania ci walory. No, ale bardziej do Leilany pasuje. Leilana to jest właśnie taka ta... Taka paniuśka służąca Bogu Stwórcy, jak zwał, tak zwał, więc ta zbroja pasuje do niej jak najbardziej. A ty, Lewi, coś jeszcze powiesz? Kiedy zjawi się moja rodzina, być może będę miał trochę towarów na sprzedaż. Aha, to z chęcią zaś twój sklep odwiedzę. Wercytuj przysięgę Szarej Straży. O, skrzyneczka! Na niej się pojawiła. Jak sobie życzysz. Potęga Asturiana. Miecz nań całkiem pokaźny. Ostawia pobliskie roczne pomioty. Jest jeden do poprzyjenia, plus jeden do poprzyjenia pancerza i plus dwa do obrażeń. Bardzo dobre. Kusza. Czwartopoziomowa ze świerku. Rękawice, no nic szczególnego, ale pas cienia. Plus 3% szans na krafienie krytyczne i zmniejsza wrogość. Idealne dla łotrzyka, jeszcze tylko 1,5 suwerena. Więc nań jestem zadowolony z tego, cośmy tutaj znaleźliśmy. Leilanie przydałoby się pas cienia zaoferować. A Alistairowi może potęgę Asturiana bym chciał dodać. No na razie może nie, chociaż w sumie dobry pomysł. Zresztą to już ma runkę, no ale cóż tu poradzić. I także pewnie powiecie, że ale Silverek, to jest tanka, to daje plus 10% do efektów leczniczych, to jest dobre. Naprawdę, grałem w tyle gier MMO, to jest dobre. No bo to jest dobre, to jest nawet dość doskonałe, bym rzekł, na tanka. Ale jest taki smutny fakt, że Levi Dryden... A, tam poszedł, okej. Okay. Tam był, na tym nie zauważyłem. Mniejsza o to. Kiedy zjawi się moja rodzina, być może będę miał trochę towarów na sprzedaż. Może trochę tutaj posprzątamy. To znaczy, moi bratankowie posprzątają. No właśnie, to chciałem usłyszeć, co tam powiedział wcześniej. Ale a wracając z tego, co tym, o czym mówiłem, że tam, o, jak grałem w tylu gier, to jest dobre. I w ogóle, no, jest dobre, jak powiedziałem, ale... Ale jest malutki problem, że ten efekt jest podobno zbugowany, z tego co czytałem na Wikipedii, po prostu te procentowe zwiększanie uzdrowienia nie działa. Jakieś tam nieoficjalne patch to poprawia, nie wiem go zainstalowanego, więc cóż. Więc no, ten efekt nie działa. Po prostu jest zabugowany, nie daje efektu, bo tam daje chyba jakiś... Chyba, żeby dać efekt, to potrzeba chyba 100% aż posiadać tego właśnie wzmocnienia, więc dziękuję bardzo. Uwaga, bo kiedyś te będę miał. Deklaracja nieposłuszeństwa już czytaliśmy i skarb nie zabraliśmy, więc możemy stąd spadać. Czy ukończyłem na pewno tą misję, która tu była? Dodatkowa zawartość. Tak, ukończyłem. Więc możemy stąd wyjść. Jej, nareszcie. Na ni trochę odcinków nam zeszło na odbijanie tego oto fortu. Jednakowoż teraz tutaj wrócimy, tylko najpierw stąd wyjść musimy. Gdyż jeżeli tutaj wrócimy, troszeczkę ten fort się zmieni z tego, co jedna z was osobistość mi napisała. Zobaczymy, co tutaj się dokładnie pozmienia. No pewnie ten cały Levi będzie kupcem, jak się domyślam, ale także pewnie pojawi się to, o co głównie ten fort odbijałem w tej kolejności. A propos, pojawi się skrzyneczka tutaj, w której to będziemy mogli składować przedmiot, co zawsze jest miłą rzeczą. Jakoś ściśle wątpię, żeby się bohaterowie mieli jakieś teksty nowe, ale chciałbym podejść do Kruczeczka. Siema Kruczuniu, słuchaj, daj mi dodatkowe potiony. O, już nie masz mieć kolejnego w tym miejscu. No dobra. Jak nie możesz, to nie możesz. Bo chciałem kolejną miksturkę zyskać. Coś cię trapi? W sumie pewnie nic ciekawego nie powiesz. A, jednak powiesz. Na sobie z nim pogadamy, a tutaj wziąłem miksturkę od kruszka, żeby może Leilanę wersetować, ale o tym jeszcze pomyślimy sobie. Chciałbym ją tego łotrzyka walczącego o zwarciu zrobić, ale patrz, co ten cały Wukber gra, na to nie wiem, czy się opłaca. Jeszcze pomyślimy nad tym. Chociaż w sumie... Kurczę, no ten łotrzyk walczący zwarcie jednak jest chyba pod każdym... No zobaczymy.
Skoro chwalałeś się w zakonie, to czy nigdy... Nigdy? Nigdy co? Nie miałem pary solidnych butów? Wiesz, co mi chodzi. Nie jestem pewien. Czy widziałem bazyliszka? Jadłem szynkę w galarecie? Lizałem w zimie uliczną latarnię? Te oczy. Teraz się ze mnie nabijasz. Nabijam się z towarzysza broni? Nic z tych rzeczy. Cóż, powiedz mi, czy ty lizałeś w zimie uliczną latarnię? Nieraz zdarzyło mi się umlizać lampy uliczne. Przed oczami stanął mi bardzo niepokojący obraz. Ja sam nie miałem tej przyjemności. Nie, żebym o tym nie myślał, oczywiście, ale... No wiesz. Ach, rozumiem, brakuje ci pewnych narządów. What the fuck? A więc jesteś prawiczkiem! Ile ty właściwie masz lat? No dobrze, powstrzymam się może przed tą opcją. Nigdy nie miałeś okazji. Cóż, życie w zakonie jest inne od życia niesfornych chłopców. Wychowano mnie na dżentelmena. To chyba nie tak źle, co? Właściwie... Ty mi to powiedz. Ja nie chcę niczego przyspieszać. W końcu możliwe, że nie wyjdziemy żywi z tego, co nas jeszcze czeka. Dość tego. Nie chcę już o tym rozmawiać. Ruszajmy. Wiem, że to nie spodobało. A jednak... Coś z tego dobrego nawet wynikło z tej oto dość... interesującej rozmowy, pełnej różnych metafor, nawiązań i tym podobnych. Bo zdanie latarni to ludzka była metafora tak naprawdę. Nie było tak, że on mówił o takim prawdziwym zdaniu latarni, tylko chodziło mu o metaforę właśnie do czynności związanych z Barabara. Ostatnio grałem troszeczkę w Sims i tak właśnie mi się Barabara sobie najbardziej kojarzy. No dobra, Oliska. Do następnego razu. Cześć!